pomyślałam, że chociaż kilka rzeczy wam nagram. Bo kilka ciekawych rzeczy zamówiłam i chciałam wam pokazać. A później idę do Anity, do drzwi, do piękna. Chcę rozpuścić usta. Ale nie wiem, czy to dzisiaj zrobimy. Zobaczymy. Powiem wam też, że nie czuję się najlepiej. I chcę zrobić sobie jutro na pewno wolne. A nie chcę, żeby te paczki tak spały, więc chcę wam otworzyć, bo zamówiłam rzeczy z Zoo Plusa, zamówiłam dla sushi tą regulowaną miskę. Przyszedł ten mój kot sensoryczny, teraz go nie będę otwierać, on jest taki ciężki, ale wieczorem może wam pokażę. Kilka książek, kilka zwierząt, kilka rzeczy dla zwierząt. No i tak, i co tam, jakiś H&M i w ogóle, ale to na pewno nie wszystko, ale część rzeczy bym chciała wam pokazać. Pokażę wam się, jak wyglądam. Zestaw Zara. Wszystko, co wam pokazywałam w ostatnim haulu. To są te jeansy za 29,90 i to wody. I do tego to jest ten pasek Gucci, który kiedyś kupiłam. W Rzymie? Już nie pamiętam, dawno temu, ale udało mi się kupić, on chyba poniżej 100 euro kosztował, w tym outlecie pod Rzymem. I on jest mniejszy. I tak wiem, parę osób mi wysyłało te maszynki do robienia dziurek, ale wiecie co, okej, tylko że tymi maszynkami można sobie, wiecie, brzydką dziurę wyciąć. I to trzeba mieć dobrą maszynkę i wolałabym iść tak jak w tym moim pasku w Moschino mi kiedyś pan dorabiał dziurkę, ale już tam chyba nie ma tego zakładu, więc w ogóle jeżeli znacie w Łodzi jakiś taki zakład, gdzie można powierzyć coś takiego, żeby ktoś to ładnie, wiecie, zrobił, bo dziurkę to wam, to właśnie można kupić na Allegro taką maszynkę i samemu dorobić, albo no jest sporo takich zakładów, tylko wiecie, żeby to nie było potem takie wychapane, nie? No właśnie. Także dobra, to przestawię kamerę tam i wam kilka rzeczy pokażę, tyle ile zdążę przed wyjściem, mam godzinę, jeszcze muszę wyjść z sushi. Tak, i właśnie jadę do Anity, do drzwi, do piękna, bo już nie byłam bardzo dawno, a ojej, i właśnie miałam wam jeszcze nagrać ten haul z Sephory. Nadal nie otworzyłam tej paczki, nadal tego nie nagrałam. Ale tak, słuchajcie, no już wiecie, nie będę nic mówić, ale czuję się tak sobie. Ale zrobię to, ogarnę. Ogarnę to. Damy radę. Dobra, to pokazuję wam, co ciekawego zamówiłam. No dobra, kochani, jestem. Więc może zacznę od książek. Na TED Talk jest bardzo fajny... Sushi kaszle. Bardzo fajny film tego właśnie pana, dr Guy Winch. I po obejrzeniu tego zainspirowałam się, zaczęłam szukać więcej. Właściwie on w sumie w kółko jakby mieli jeden ten temat, ale jakby spodobało mi się to, jak zaczęłam szukać innych filmów i przeglądając inne filmy, to wyskoczyło mi, że on napisał książkę. I wiecie co? Ja nawet jego jedną książkę już kupiłam w zeszłym roku. Pokażę wam, to jest to. Zobaczcie, w ogóle widać, że przeczytałam prawie połowę. Nie mam pojęcia, o czym była ta książka. Pamiętam, że też ją kupiłam w takim okresie, kiedy nie czułam się najlepiej. A wtedy jakoś, no wiecie, takie książki mi przynajmniej dają jakąś nadzieję, inspirację, drogę, cokolwiek. Ale nie mam pojęcia, o czym ona była. Nie mam
zielonego pojęcia, zaraz z połowa, nie? W każdym razie to jest tak, sztuka skutecznego proszenia i emocjonalne SOS, jak uleczyć negatywne emocje. Praktyczne sposoby radzenia sobie z urazami psychologicznymi w codziennym życiu. Uczucia każdego z nas bywają czasem zranione. Porażka, poczucie winy, odrzucenie oraz strata wpisane są w naturę życia. Tak samo jak sporadyczne obtarcie łokcia czy stłuczenie kolana. To mi się podoba. Podczas gdy od razu wiemy, co zrobić w takich przypadkach, bandażujemy skaleczenie, a na skręconą kostkę robimy zimnokład. Opatrywanie urazów emocjonalnych sprawia nam kłopot. Nasza apteczka pierwszej pomocy jest nie tylko niewystarczająco wyposażona, rzadko kto ją ma. Szczęśliwie jest wyjątkowa książka Emocjonalne SOS, mogąca nieść psychologiczną pierwszą pomoc w przypadku zranienia uczuć. Jest podstawową lekturą dla każdego, kto pragnie stać się bardziej odporny na odrzucenie, wzmocnić swoje poczucie własnej wartości oraz uwolnić się od urazów i zahamowań, które uniemożliwiają mu rozwój osobisty. A ta druga książka to jest Praktyczne sposoby umiejętnego zgłaszania uwag, próśb, skarg i zażaleń. Przydadzą mi się obie, bo w ani jednym, ani w drugim nie jestem dobra. A w proszeniu o pomoc to w ogóle jestem najgorsza na świecie. Tak, bo wiecie jak to jest. Dam radę, sama sobie poradzę. Chociaż też uważam, że nie powinno się prosić. Może nie o pomoc, ale nie wiem, ja żyję czasami w takim przekonaniu, że bliscy ci ludzie powinni widzieć i reagować. A jak nie reagują, to nawet jak ich poprosisz o pomoc, to i tak cię oleją. Takie mam pesymistyczne podejście. No, nieważne. I to zamawiałam z Allegro. I tak, właśnie najpierw znalazłam ten film. Tam się okazało, że on napisał książkę. Okazało się, że ja mam jego drugą książkę, którą już kupiłam. Przeczytałam w połowie. Tą książkę mi polecałyście i zaczęłam słuchać audiobooka, ale jakoś, tak jak Wam mówiłam, ja audiobooków słucham do snu i zazwyczaj wybieram takie lekkie, łatwe i przyjemne, zazwyczaj jakieś romansidła czy coś takiego, gdzie nawet nie do końca wiem, o co chodziło w fabule, jeśli mam być szczera, ale po prostu miło mi się tego słucha i dobrze mi się przy tym usypia, bo tak jak Wam mówiłam, ja mam taki problem, że jak zaczynam myśleć o czymś przed snem, co właśnie jest, nie wiem, jakieś mam negatywne myśli, to potem po prostu zaczynam tak długo o tym myśleć, że się zaczynam stresować i nie mogę spać. Pewnie to znacie. I powiem Wam, że dla mnie właśnie audiobooki to jest no najlepsze, bo ja po prostu zaczynam tego słuchać, nastawiam sobie timer na 15-30 minut, w zależności od tego, jak się czuję i słuchając po prostu usypiam. Więc jeżeli macie taki problem, to ja Wam polecam. Może u Was się sprawdzi. Ja słucham na Storytel, ale wiecie, teraz kiedyś kupowałam audiobooki na Empiku, ale to się nie opłaca, bo lepiej płacić abonament właśnie w jakimś takim czymś. Bo audiobooki są drogie moim zdaniem, a tak to macie do wyboru, jaką wiecie, no to jest tak jak Netflix audiobookowy. Jeżeli znacie może jakąś inną platformę, czy może coś jest lepszego niż Storytel, bo jakoś ostatnio nie mogłam nic znaleźć, ale też oni mają fajne, mają te własne produkcje takie z Julią Wieniawą. No i nie, no widzicie, cały czas ta pamięć. Nie przypomnę sobie. W każdym razie zaczęłam tego słuchać i no nie, jako audiobook muszę poczytać po prostu. Ale duże litery. Powiem Wam, że mam wrażenie, że ostatnio w książkach są coraz większe marginesy, coraz większe litery i coraz mniej tekstu, a czasami coraz mniej treści. Nie mówię o tej książce. Dobra, więc teraz sobie zamówiłam, a że wiecie, na Allegro jest tak, że trzeba mieć jakąś tam kwotę, żeby mieć ten smart, żeby przesyłka była za darmo, to jak radzić sobie z ludźmi, których nie da się znieść? Ponad 2 miliony sprzedanych egzemplarzy.
Jak sprawić, aby zachowywali się dobrze mimo swoich wad? Fajnie, gdyby ta książka faktycznie dawała skuteczne porady, to wtedy żałowałabym, że nie znalazłam jej wcześniej. Zobaczymy. Wygląda jak taki podręcznik amerykański z obrazkami, ale... Także to są, słuchajcie, książki. Teraz zamówienie z Zoo Plusa. I nie wiem, czy Wam już o tym mówiłam. Pokazywałam Wam w tym vlogu sprzątaniowym, że ja wkładam worki na śmieci do kuwety kota i to bardzo ułatwia sprzątanie. I co Wy mi napisałyście? Że są specjalne worki do kuwety. Ja akurat zamawiam z Zoo Plusa zawsze, ale jak wpiszecie to na wielu stronach, to Wam wyskakuje. Przepraszam, i są w różnych rozmiarach. Kicia ma dużą kuwetę, więc ja jej wzięłam large. I to jest po prostu taki worek, który się tutaj, wiecie, zawija. No zobaczymy. Zobaczymy, czy... Właśnie, jestem ciekawa, czy one są mocniejsze, bo wiecie co, bardzo często jest tak, że ten żwirek długo jest dobry, ale worek jest cienki i ona pazurkami drapiąc po przerwie i tam po prostu siusiu się przedostaje i szybko go trzeba wymieniać. Tak, one są grubsze, no. Zupełnie inny worek, to jest jak taka folia do... Jak się maluje mieszkanie i się zabezpiecza. No, to będzie lepsze moim zdaniem. Wiecie, teraz te włóczki nie są takie badziewne, że ja w ogóle dotykając paznokciami czasami to przerywam, a co dopiero kot ostrym pazurem. A jak tam, wiecie, przecieknie siusiu i nie ma w co wsiąkać, tylko zostaje, no to po tygodniu taki żwirek jest do wywalenia. Bo ja używam tego silikonowego, który jest niby na 21 dni, ale ja generalnie, no jak coś brzydko pachnie, to wymieniam, nie liczę jakoś, wiecie, z kalendarzem i nie czekam. Wzięłam sushi znowu te przekąski Rinki, bo bardzo je lubi, bo zamawiam jej też mnóstwo różnego jedzenia, bo nic nie chce jeść, więc różne nowe puszki i wzięłam z tej firmy dla Kici, bo po prostu sushi teraz no jest szał na przekąski i wieczorem to jest po prostu kichanie, szczekanie, właśnie nie chce jeść swojego jedzenia, ale mnie potem męczy jakieś przekąski. Kotu oczywiście zabiera, a Kicia na przykład takich rzeczy nie pogryzie, chociaż na przykład te lufizowane kawałki mięsa takie wielkie po prostu jest w stanie rozszarpać, ale no takie twarde rzeczy jej nie smakują, więc wzięłam takie małe kabanoski i takie coś mi, i takie coś też dla piesków z tej firmy było podobne, a tu jest właśnie serowe, bo sushi ma to. Więc wzięłam im to. I co jeszcze? Aha. Zamówiłam sushi. Nie widzę, albo karetka, albo straż pożarna. Ale ma karetka. Kupiłam jej te miski regulowane. Bardzo jestem ciekawa, jak z tym będzie, bo mówiłam Wam, że poprzednio jej zamówiłam takie, wreszcie, double dinner. Set, dishwasher safe. I one jest w różnych rozmiarach, jest dla małych, średnich i dużych psów, jej wzięłam dla małych, bo poprzednio na Mazurach jej zamówiłam taką miskę plastikową, podwyższoną, bo właśnie słuchajcie, jak psy mają problem z kręgosłupem albo właśnie z takim kaszlem, to powinny mieć wyżej te miski. Słuchajcie, sorry, ale brzuch mnie boli. Powinny mieć wyżej te miski. Ale zamówiłam jej takie, których się nie dało regulować i zmierzyłam je centymetrem na wymiar. Tylko nie przewidziałam tego, że tam ta miska była wkładana jakby w środek takiej wypukłości plastikowej i ta miska jeszcze była taka wgłębiona, że jak ona dochodziła i na przykład bym ją tak na full w tej miseczce, to bym mogła zjeść. Ale wiecie, no jak tam było, a ta miska była bardzo duża dla dużego psa, więc a sushi nie je tyle jedzenia, musiała, wiecie, taką wielką puszkę tam wrzucić
jak miała tam na dnie, no to ona wiecie, jakby dochodziła, ale nawet jak tak stawała na palcach, to nie była w stanie tam wsadzić głowy, żeby dosięgnąć. I ona, słuchajcie, jest taka mądra, że jej to postawiłam, zadowolona jej to nałożyłam. I w ogóle jakby o tym nie pomyślałam. I patrzę, że ona stoi i w ogóle podchodzi i nic. No i myślałam, że się boi tej miski. Mówię, słuchaj, i tam masz, jedzonko i w ogóle. A ona, słuchajcie, tak podchodzi do mnie, tak podchodzi. Ona jak kiedyś się tu przychodzi, tak się patrzy. No i przychodzi i ja mówię, no masz tam miseczce, idź, nie bój się miseczki w ogóle. No i ona tak na mnie... Ja czasami mam wrażenie, że ona tak patrzy, tak... Kurwa, ogarnij, no. Nie widzisz, coś, wiesz, co zgrane. No i ja jej cały czas tłumaczę, ona cały czas na mnie. No i w końcu idzie do tej miski. I tak, i pokazuje, i tak włożyła tam głowę. Słuchajcie, i tak mi prosto w oczy. No, widzisz, że nie sięgam, stara, weź coś zrób z tym. Ja wtedy... Ja wiem, że wszyscy tak mówią, nie wiem, o swoich dzieciach i o swoich psach, ale ona jest taka mądra, ona wszystko rozumie. No, to ja nie rozumiem wielu rzeczy, a słyszę, wszystko rozumie. To jest taki mądry pies. Naprawdę. I to, słuchajcie, wiele razy tak jest, że coś jej próbuję wytłumaczyć, a potem właśnie widzę, że ona się tak patrzy i... A, dobra. Miałaś rację, sushi. No, także... O nie, dinner set widzę, że jest w częściach, więc nie będziemy tego teraz... Nie będziemy tego teraz kładać. Ta miska też jest jakaś duża. No ale dobra, powiedzmy, że to można... Właśnie widzicie, to jest problem. Dlaczego dla małych piesków robią takie, ale to nic, to, bo ja chcę, żeby to miała na wodę, a wodę i tak ja jej cały czas uzupełniam, więc będzie miała nalane, wiecie, tak po prostu do pełna. Tylko dlaczego, to jest rozmiar S, właśnie nie widzę tutaj nigdzie rozmiaru, to można było wybierać. Nigdzie nie widzę, żeby to było napisane, że to jest jakiś rozmiar. Zobaczymy. Zobaczymy później. Będę też chciała ten kod sensoryczny. Nie wiem, czy to mówię. Pokażę wam coś. Czujesz? Tak? Chillujesz? Dobrze, leż sobie, leż. Pudełeczko jakieś bym chciała? Nie, po prostu sobie leżysz, tak? Dobrze, rozumiem. Kisa jest mistrzem. Dobra. Widzimy się. Dobra, mam ostatnią paczkę i to są chyba... rzeczy do sprzątania. Sorry, ale... Zobaczymy, bo zamówiłam różne rzeczy, musiałam też zamówić mopa, bo nie ma w domu mopa. Dobra. Szanuję, że te paczki niektóre są tak pozabezpieczone, ale czasami to jest, słuchajcie... No, otwieraj się. Jak zwykle
walce z sprzątaniem. Tak, to są rzeczy do sprzątania. I ja zamawiałam z Allegro. Tak, na Allegro oni się nazywają Angielska Chemia. Sama za wszystko zapłaciłam, to nie jest żadna reklama, w ogóle za wszystko tutaj. Sama zapłaciłam. Ale byłam ciekawa i wiecie co, już mi się nie chce tego Rossmana zamawiać, bo strasznie długo się czeka i jakoś, nie wiem. Bardzo mam wrażenie, dużo płaczę zawsze wszystkie rzeczy do sprzątania i stwierdziłam, że przetestuję właśnie Angielską Chemię. I słuchajcie, to jest fajne, a i to jest w ogóle do tych mopów. Ja mam takiego mopa i to jest super, ale też powiem wam, to są takie wielkie ściereczki do mycia podłóg i powiem wam, że na przykład jak jest, nie wiem, podłoga w łazience czy w toalecie, to ja uważam, że najlepiej po prostu tak ręcznie na kolanach, że tak powiem, myć i coś takiego najlepiej się przydaje. Najpierw dokładnie odkurzycie odkurzaczem, potem wiecie, taką małą końcówką gdzieś w rogach, żeby nie było kurzu, żeby się to nie mazało. Potem dokładnie takim czymś i ja dopiero na koniec mopem przecieram, tak, żeby jakimś pachnącym płynem. I uważam, że to się super sprawdza. Właśnie nie wiem, co jest z odpływem w jednej umywalce w łazience, ale stoi woda cały czas. O, pomaga przeciwdziałać zarazkom i zapachom. Monthly treatment for free flowing drains. Keep your drain pipes clear and odor free. I to jest po prostu taki, o, i to jest dla zlewów, wanien i pryszniców. I to są po prostu takie patyczki, które wkładacie i tu jest napisane, że na miesiąc starcza. Bardzo dużo o tym słyszałam, słuchajcie, o tym Pink Spa, że skończyło mi się mleczko i właśnie nie chciało mi się zamawiać z Rossmana, bo wiedziałam, że jak zamówię z Rossmana, to będę, sorry, muszę pilnować czasu, to będę czekać tydzień, więc stwierdziłam, że zamówię sobie właśnie to Pink Spa na Allegro. I to podobno, słuchajcie, kurde, z czym mi się to kojarzy? Z jakimiś słodyczami z dawnego dzieciństwa. Nie będę wdychać tego mleczka, ale czym to pachnie? Kto to zna? Ej, faktycznie to ładnie pachnie. Nie wiem, czym to pachnie, ale faktycznie ładnie. To jest mleczko. Tutaj jest do toalet. Jeszcze tu coś będzie. A, to są ściereczki. A, bo to w ogóle chyba było w takim zestawie. Bardzo fajne są te ściereczki. One są takie podwójne. Ja też je miałam z Deals, czy tam z Action. Jedyne co, to ta ostra strona. Uważajcie na metalowych powierzchniach, na szybach, bo to drapie, ale to jest ok. O tak, tu jest jeszcze jedno. To będzie po prostu w sprayu takim. Właśnie nie wiem, czy to jest taki na przykład łagodniejszy do blatów, czy bardziej do łazienek. Multipurpose. For hard and washable surface should be used with care. To chyba jest taki bardziej do łazienek i do takich rzeczy niż na przykład do blatu, do umywalek. Właśnie też pamiętacie, że pokazywałam wam ten flash. To, o. Ja miałam coś takiego z Bills. Tam to kosztowało chyba 5 czy 10 zł. To było bardzo tanie. I to jest, pokazywałam wam, moja ulubiona. O, ten się trochę tu poślinił. Ale jak pięknie pachnie. Właśnie mówiłam wam, że tamten miałam. Oj, zaraz wam powiem wszystko. Ojej, ale to ładnie pachnie. Już wam pokazuję, jak to wychodzi.
Ach, bo to był With Febreze Freshness i to jest Flash i to jest do łazienek. I powiem Wam, że ja używam tego do umywalek, do kabiny, do wanny, tutaj do zlewu i to tak ładnie pachnie i tak ładnie czyści. Ja nienawidzę tych wszystkich, w Polsce mam wrażenie, te wszystkie takie rzeczy właśnie do czyszczenia łazienek, czy umywalek, czy zlewów są po prostu takie strasznie śmierdzące. I są śmierdzące, żrące, a wiecie, wyżrą Wam pół umywalki, jak macie kamień, to i tak zostanie. Takie mam wrażenie. A to jest takie jakby delikatne, ale bardzo dobrze czyści i ma świetny zapach. I teraz właśnie zamówiłam taki, to jest o zapachu Natural French Soap. I on się trochę wylał i słuchajcie, to przepięknie to pachnie. Przepięknie. I to jest to samo, tylko o innym zapachu. Tak, on się trochę wylał. I był jeszcze jeden, też ten flash. Słuchajcie, dla, tu jest napisane Pet Lovers. I to jest dla zwierząt. I tam było na przykład napisane, że to jakby eliminuje zwierzęce zapachy. I to miało tak cytrynowo pachnieć. I tu jest tak. Food mess, smelly mess, play mess. I tutaj są miski, kuweta i takie różne. I no, przy miskach, to mimo, że sushi ma podstawki i w ogóle, ja cały czas to wyceram właśnie takimi mokrymi chusteczkami, ale tam po prostu cały czas jest Saigon, a to jedzenie mokre, jak zaschnie w tej temperaturze, to śmierdzi. Więc przyda mi się coś takiego. Tu jest napisane, że to można używać floor style, sinks, baths, shower doors, toilets, kitchen, countertops, hop, cabinets, stainless steel, ceramic, chrome. Nie można używać na olejowane, niezabezpieczone podłoża albo olejowane drewno. Unikać aluminium, copper to jest miedź. Brass painted surfaces. No tak, wiadomo, że to wiecie, nie można na wszystko używać, ale no, nie wiem, zobaczymy. Safe for home with pets. I to też jest Febreze, czyli to jest ten sam zapach, co ten, który miałam. Nie czuję teraz, ale to super. Bardzo to lubiłam. I już ostatnia naprawdę rzecz i ja uciekam do Anity. To jest też ten flash do mycia podłóg i też o tym zapachu Natural French Soap. I słuchajcie, to pachnie jak no, jak takie naprawdę, jak mydło takie bardzo ładnie to pachnie. No bo oczywiście, że przecież nie może być filmu bez tego, jak mi coś upada, prawda? Dobra, to tyle Wam chciałam pokazać. Resztę będę rozpakowywać później. Na pewno będę chciała ten koc koc obciążeniowy. Dzisiaj nie pamiętam, ale będę chciała to rozpakować, bo czuję się słabo. Czuję się słabo. Znaczy, nic jakby wiecie strasznego, ale nieważne. Więc będę chciała po prostu wrócić i zrobić sobie herbatę, przykryć się tym kocem, poczytać książkę i się przespać. Więc ze zwierzakami się poprzytulać, ale no, zobaczymy jak się będę czuła, zobaczymy jak ten, myślę, że jutro po prostu sobie zrobię dzień wolny, ale to zobaczymy. W każdym razie ja uciekam, jakbym się więcej już nie odzywała dzisiaj, to będzie taki haul, a jak coś to za sekundę się widzimy.
No hej, witajcie ponownie. Zobaczcie, Kicia tam śpi. Słyszy, śpi na podłodze. No właśnie. I słuchajcie, byłam rozpuszczać te usta. Byłam u Anity w drzwiach do piękna. I teraz one mogą wyglądać na większe niż były, bo wiecie, to sprawia, że są takie... No ten preparat tam wszystko rozpuszcza i powiem wam, że zaraz po, ja zawsze puchnę jakby po wszystkim i miałam takie duże usta i one wyglądały no tak, wiecie, źle, po prostu takie. Dobrze, że teraz są maseczki, bo jak wracałam taksówką, to przynajmniej mogłam założyć maseczkę, ale były takie duże, powiem, że, znaczy nie, żeby nie było, nie chcę sobie takich zrobić, ale... Ja czasami mam, nieważne, zresztą nie będę, ktoś tam tak drapie, bo będziecie myśleć. Jeżeli chodzi o te rzeczy, to słuchajcie, ja już to dużo razy mówiłam i na przykład usta to jest coś takiego, co tak teraz zdecydowałam się rozpuścić, ale jak patrzę na swoje stare filmy, na których miałam swoje naturalne usta, czyli brak ust, mi się nie podoba. I tak. I pamiętajcie, że słuchajcie, to jest tak, że nie należy ani nikomu mówić, że ktoś sobie powinien coś zrobić, albo że jak sobie coś zrobił, to nie wiem, źle wygląda i tak dalej. Jakby pamiętajcie o tym. A kwas, to co zawsze mówię, kwas to jest tylko kwas, kwas można rozpuścić. W każdym razie tak. Najlepsze jest to, że właśnie Anita się do mnie odezwała i mówi, że słuchaj, może byś chciała przyjść, nie wiem, na polepszenie nastroju, że nie wiem, może jakiś zabieg na twarz. Idzie mi to właśnie myślała. No i myślałam, że ty mi powiesz, że chcesz jakąś maseczkę, a ty rozpuszczanie, nie? A usta bolą. I tak samo rozpuszczanie, bo to też jest ostrzykiwanie tutaj ust. I to boli, to chyba ze wszystkich jakby rzeczy, nie wiem, botoks nie boli, jakiś nawet kwas w inne miejsca twarzy nie boli, ale usta bolą i to nie jest tylko moja opinia. Nie no, widzę, co jesteś po prostu hardkorem. W sumie faktycznie, zamiast wiecie, iść teraz i zrobić sobie jakiś masaż albo jakąś maseczkę albo coś, to co mówi Weronika, rozpuśćmy usta. Dlaczego? Bo mówiłam wam, że chcę zrobić sobie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku. Zazwyczaj po powiększaniu ust ja zawsze puchłam tak, że no nie odezwałabym się do was teraz, bo wyglądałam no, jak potwór dosłownie. Ja tak po prostu mam. I teraz nie jest tak źle. I tak, oprócz tego, że tu mam taki obrzęk i trochę są nierówne, bo to wiecie, potrzeba, żeby to się tam wszystko, wiecie, poukładało i w ogóle, więc moje w ogóle usta naturalnie są nierówne. Tutaj mam mniej i to teraz widać. I tutaj są, no są takie jakby opuchnięte. Ale powiem wam, że nawet tu, nieważne, nie o tym. W każdym razie tak, to jestem właśnie ja, wiecie. Ja jestem po prostu, no to co wam mówiłam. Ja nie umiem sobie jakoś odpuścić, zrobić wolnego, dać odpocząć i ten, tylko powiem wam, że nawet o tym nie pomyślałam, tylko jak ona się do mnie odezwała, a już pamiętam, że kiedyś, znaczy ja już dawno temu chciałam te usta rozpuścić, tylko jakoś właśnie zawsze nie było czasu i zawsze bałam się tego, że tak spuchnę, że potem dwa dni nie będę w stanie nic zrobić. Więc w ogóle ja, słuchajcie, naprawdę nie mam takich myśli, żeby właśnie może tak, nie wiem, odpuścić, zrobić coś dla siebie, odpocząć. Zróbmy, ponakłuwajmy się, dodajmy sobie jeszcze trochę bólu w życiu. Powiem wam, że już sama się śmieję z siebie, chociaż pół godziny temu płakałam, ale to... Ale wiecie co, oglądałam trochę filmów na YouTubie o tym 8 sierpnia, czyli o tym nowiu księżyca. I ja wiem, że tu część ludzi jakby się patrzy na mnie dziwnie i w ogóle, ale mówię wam, czytam tą książkę o fazach księżyca i w ogóle zaczęłam się tym interesować. I tak jak wam mówiłam wiele razy, to nie jest tak, że to są jakieś bajki, czary-mary, wiecie, wróżenie z fusów, czarny kot i szklana kula,
Tylko to, co ja Wam zawsze powtarzam, no kiedyś ludzie na przykład wyznaczali jakby, nie jakby, wyznaczali na przykład moment siewu, czy tam zbiór plonów właśnie według faz księżyca, bo księżyc na przykład wyznacza przypływy i odpływy, różne fazy wzrostu roślin i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu jest przyroda, która, tak jak Wam mówię, że my się tak jakby odłączyliśmy, ale ona cały czas na nas wpływa. I podobno jest tak, że właśnie to jest ten Nów i to jest coś w Lwie i to jest otwarcie jakiejś tam bramy Lion's Gate, nie wiem, słuchajcie, aż tak się dobrze na tym nie znam. Natomiast podobno to jest taki okres, kiedy możemy czuć się tacy zagubieni, poirytowani i mieć w sobie takie sprzeczne emocje, że na przykład, o Boże, nie myślałam o tym moim byłym, nie wiem, z którym byłam ileś lat temu i w ogóle o nim nie myślałam. Jak odchodziłam, to w ogóle go nie kochałam i jestem ze świetnym facetem, teraz w świetnym związku i nagle myślę o tym byłym i, znaczy nie to, że ja tak mam, ale że na przykład ludzie tak mają i w ogóle what the fuck. I słuchajcie, podobno tak właśnie na przykład teraz na nas działa ten Nów, że możemy być tacy, wręcz jacyś tacy rozhisteryzowani i mieć takie uczuciowo dziwne pomysły, więc to jest podobno najlepszy czas, żeby właśnie dać sobie spokój, żeby, to co już Wam mówiłam, żeby odpoczywać, żeby nie podejmować żadnych decyzji, bo możemy być tacy, wiecie, coś nam się wydaje, ale to tylko nam się wydaje, bo to właśnie ta faza księżyca tak na nas wpływa. I słuchajcie, jeżeli w to nie wierzycie, że fazy księżyca na nas wpływają, te wszystkie właśnie pełnie, zaćmienia i tak dalej, to słuchajcie, ja już kilka razy mówiłam o tym, że ja na przykład w pełni nie mogę spać, w trakcie pełni nie mogę spać i bardzo dużo ludzi tak ma. I o tym, że to na mnie wpływa. I zanim w ogóle zaczęłam się tym interesować, to bardzo dużo razy pisały do mnie różne osoby. I na przykład, słuchajcie, to chyba była żona policjanta i pisała mi o tym, że w trakcie pełni jest dużo więcej przestępstw, bo właśnie ludziom, wiecie, no coś się dzieje. Możecie sprawdzić sobie, wpiszcie sobie w Google i poszukajcie sobie o tym artykułów i statystyk. W trakcie pełni jest dużo więcej samobójstw lub prób samobójczych. I też, też podobno czytałam o tym podobno, że jak w górach wieje halny, to też bardzo źle na ludzi działa i też na przykład jest w trakcie halnego zwiększona liczba prób samobójczych czy samobójstw. I też pisała mi pani, która albo pracuje w szpitalu, albo jest położną, nie pamiętam, ale coś w tym obszarze, że też w trakcie pełni jest dużo więcej porodów. Że jakby kobiety, mimo że na przykład miały wcześniej albo później termin, to jak jest pełnia, to zaczynają rodzić. Więc słuchajcie, to nawet możecie nie mieć świadomości tego, że to na Was wpływa, a to na nas wpływa. I słuchajcie, nagrałam Wam, była burza. I oczywiście waliły pioruny i suszy z kicią. Tak walnął piorun tu gdzieś niedaleko, tak tu huknęło, tak się przestraszyły, że od razu suszy włączyłam tą wtyczkę do kontaktu z tym zapachem, znaczy kici, suszy i kici. Włączyłam im od razu muzykę tą psią relaksacyjną, bo ja już to mówiłam wiele razy, ale teraz wiem, że więcej osób nie ogląda. Jeżeli macie pieska albo kota, albo czasami dzieci tak mają, że się boją burzy, czy boją się fajerwerków, czy boją się jakichś hałasów, to słuchajcie, dobrze jest włączyć jakąś muzykę, bo zwierzęta i dzieci podobno też tak mają, że jakby, i może ludzie też, nie wiem, w każdym razie, że wyłapują jakby ten dźwięk, który jest najbliżej nich, czyli jak im włączycie właśnie jakąś muzykę na telefonie czy na laptopie, to nie będą słyszeć tych odgłosów burzy, które tam są i które je denerwują, czy wywołują lęk, tylko się skupią na tym, co jest bliżej ucha. I też tego wcześniej nie wiedziałam, ale to wy chyba mi kiedyś napisaliście. Albo może ja to gdzieś czytałam. Nieważne, że jak jest burza i macie zwierzę, które się boi, to ono się raz, że boi właśnie
tych huków, a dwa, że bardzo je stresują te błyski, więc trzeba pozasłaniać wszystkie okna. Więc ja w ogóle tutaj, wiecie, mam tutaj roletę i taką zasłonę zaciemniającą, więc wszystko pozasłaniałam, zamknęłam też drzwi, żeby tam, wiecie, z tamtej strony też nie było widać. Odpaliłam muzykę, włączyłam tą wtyczkę i raz huknęło i one były przerażone. Przyniosłam im tutaj mnóstwo przekąsek i wyobraźcie sobie, że włączyłam tą muzykę relaksacyjną i dałam kici tutaj nawet, słuchajcie, bo ja po prostu sushi teraz śpi na podłodze, nie wiem dlaczego, coś nie pasuje i teraz spanią w łóżku, ale kici, i to jest takie liofilizowane mięso i w ogóle ja nie pomyślałabym, że kicia będzie to jadło, bo to jest takie duże i twarde, ale dałam kici kawałek, no i dałam sushi, a sushi wyjada kotu i zawsze na nią krzyczy, nie zabieraj kotu, to jest nie twoje. I słuchajcie, położyłam sushi kilka i kici jedno i sushi, mimo że miała pięć, to podeszła do kota i zaczęła jej zabierać to jedno. A kicia, nie wiem czy teraz jest, słuchajcie, nów księżyca, lwia brama, czy to była burza, czy co się stało, ale ją po prostu po głowie i wtedy i ją machnęła łapą, a sushi i w ogóle bójka się, znaczy nie to, że się gryzły czy coś, ale sushi próbowała ją tam głową jej zabrać, kicia ją zaczęła nawalać, ja w ogóle tak jak mówiłam, że w ogóle było mi smutno i płakałam, to zaczęłam się śmiać z tego i to nawet nie była taka bójka, tylko widać, że w ogóle kicia w ogóle nie była zainteresowaniem nie była zainteresowana jedzeniem tego, tylko się wkurzyła, że ta jej zabiera. Ja mówię do sushi, przestań i w ogóle wszystkie trzy zaczęłam, przestańcie, uspokójcie się. I w ferworze tego wszystkiego ja w ogóle zapomniałam o tym, że płaczę. Kicia zapomniała o tym, że sushi jej zabiera to, bo w ogóle stwierdziła, że ma na to wywalone i siedziała tak i po prostu pozwoliła sobie to zabrać. A sushi to wzięła w zęby i wyniosła tam i właśnie do tej pory leżą trzy kawałki, bo też nie była zainteresowana jedzeniem tego. Natomiast w ogóle zapomniała o tym, że jest burza, a ta burza była jeszcze z pół godziny, więc siedziałyśmy tak po prostu w trójkę i ja piłam sobie herbatę, kicia w końcu się położyła, a sushi też w końcu zaczęłam puszczać tą muzykę relaksacyjną, nie zjadła tego co miała i poszła spać. Więc a dlaczego wam to opowiadam? Bo słuchajcie, zawsze tak jest, jak jest jakaś sytuacja stresująca i czy to jest rozstanie, czy po prostu coś was wkurzyło, najlepiej zająć myśli czymś innym, na minutę, na dwie. Ja na przykład tak mam, że sprzątam, albo wiecie, no to ja teraz załaduję zmywarkę i skupiam się na tym, nie myślę, puszczam sobie jakiegoś audiobooka czy coś, staram się nie myśleć, wiecie, o tym, co mnie denerwuje, a jak ta myśl do mnie przychodzi, to dosłownie tak sobie powtarzam, odejdź, nie myśl, aż tak, wiecie, się otrzepuje, to z boku może wyglądać dziwnie, ale tak nie myślimy o tym, nie myślimy o tym. I słuchajcie, to jest tak samo jak, nie wiem, musicie coś osiągnąć, jak nie wiem, macie rehabilitację, jak miałam rehabilitację po złamanej nodze, metoda małych kroczków, jak przestaniesz myśleć na minutę, jak przestaniesz myśleć na 5 minut, na godzinę, na dzień, na tydzień, na miesiąc, małe kroki i właśnie zajmuj swój umysł czymś innym. I tak jak słuchajcie, sushi, które naprawdę panicznie się boi burzy, i dzisiaj chyba ona przeczuwała, że ta burza idzie, bo słuchajcie, niestety jest tak, nie było mnie dzisiaj w domu z zegarkiem w ręku półtorej godziny. Pojechałam do drzwi do piękna i w ogóle krócej by mi to zajęło, ale akurat jechałam w takich godzinach, szczytu były korki i jeszcze weszłam tylko na chwilę tutaj do sklepu, żeby kupić sobie coś do jedzenia. I nie było mnie z zegarkiem w ręku półtorej godziny. Dosłownie przed wyjściem wyszłam z nią na spacer, robiła siusiu i musiała się czegoś przestraszyć albo czuć, że ta burza się zbliża, bo przyszłam i było siusiu. Wiem, że to jest może takie moje. Ale do czego cały czas zmierzam? Teraz to się sama zapytam. W każdym razie tak, ona musiała to przeczuwać, a jak była tutaj, a jak była ta burza i naprawdę tak waliło, że ja się bałam, wystawiłam ten aparat za okno, zamknęłam na statywie i aż gdzie ja się nie boję, to jakoś mnie to tak
I nawet sushi, która tak strasznie się boi burzy, że już ją przeczuwała wcześniej. Zrobiła siku w domu ze strachu. I nawet ja, która płakałam i też się stresowałam tym, że wiecie, zwierzakom się coś może stać. I wystarczyła chwila po prostu bójki o kawałek liofilizowanego kurczaka, jak ręką odjął. I wiecie, teraz do mnie dużo pisze ludzi i się pyta, jak sobie poradzić, jak zapomnieć, jak... Słuchajcie, ja nie wiem, bo to nie jest tak, że... To też jest tak, że ja sobie praktycznie 2 miesiące myślałam, że dobrze radzę i w sumie chyba dobrze sobie radziłam. I nagle przyszło i mnie po prostu, wiecie, spleskacza w twarz. Ale raz to właśnie staraj się żyć tak jak wcześniej. Nie bądź dla siebie surowy, tak jak ja jestem. Daj sobie odpocząć, czyli nie tak jak ja to robię. I nie myśl o tym. I też, sushi chrapie. I też dzisiaj oglądałam bardzo ciekawy wywiad z psychologiem a propos rozstań, że większość ludzi zastanawia się, dlaczego to się stało. Dlaczego on mnie zostawił? Co się wydarzyło? I wiecie co, ja w jakimś filmie powiedziałam, że no przecież nikt nie odchodzi tak o. I chyba wam to mówiłam, czy nie? Sorry, jeżeli się powtarzam, że jakaś widzka mi napisała, że mój były zostawił mnie z dzieckiem, wyszedł bez słowa, nie wytłumaczył mi dlaczego. Od 6 lat się rozwodzimy i nadal nie było tej rozmowy. No i ten psycholog właśnie w tym wywiadzie powiedział coś takiego ciekawego, że większość ludzi właśnie poszukuje odpowiedzi, dlaczego to się stało. I słuchajcie, większość ludzi jej nie dostaje. A nawet jakby ją dostało i ktoś by wprost powiedział: nigdy mnie nie pociągałeś, uważam, że jesteś beznadziejna, nudziłem się z tobą, byłem z tobą dla pieniędzy na przykład. Czy byłoby mi lepiej albo wam? Pewnie byłoby nam gorzej. I właśnie on powiedział, że tak, większość ludzi poszukuje odpowiedzi, dlaczego się tak stało. Większość ludzi jej nie dostaje, a nawet jakby ją dostała, to i tak by wam nie było lepiej. Dlatego nie ma sensu się nad tym zastanawiać. I tak to powiedział psycholog. Nie ma co rozdrapywać ran. Widocznie nie było wam pisane, widocznie coś było nie tak. Skoro się rozstaliście, to coś było nie tak. Co? Nie ma znaczenia. Słuchajcie, nie ma znaczenia. I naprawdę, to jest dla mnie też takie objawienie. Trudno, nieważne co się stało. Czy ma kogoś, czy mu się znudziło. Nie mówię jakby teraz o Tomku, mówię tak ogólnie, nie? Nie wiem. Czy ma kogoś nowego, czy... Albo, dobra, będziemy mówić bez osoby. Czy twój facet, nie wiem, cię zdradził i woli kogoś innego, czy mu się znudziło, czy nie jest gotowy na związek, czy sobie nie poradził, czy... Nieważne. Nie dźwignął tego związku, więc widocznie potrzebny ci jest ktoś inny. Ja się też uczę tego, że właśnie nad pewnymi rzeczami nie należy się zastanawiać. Pewnych rzeczy nie należy trzymać się kurczowo, tylko pozwolić im odejść. To, co wam wczoraj tłumaczyłam. Pewnych rzeczy nie można właśnie, nie da się wytłumaczyć. Ja wiecie, też byłam kiedyś na przykład w sytuacji takiej, że zostawiałam kogoś, kto był świetny. I nie chciałam zrobić krzywdy, ale co miałam udawać? Miałam dalej tkwić w związku, którego nie czułam, w którym nie chciałam być. Czasami po prostu tak jest. I wiem, że ten człowiek cierpiał przeze mnie i było mi bardzo przykro, ale co miałam zrobić? Miałam z nim być po to, żeby ulżyć jego cierpieniom? Wiecie, nie da się tak. Po prostu czasami tak jest i przyczyna też nie ma znaczenia. No nie wyszło, widocznie miało nie wyjść. I kolejna rzecz, słuchajcie, dużo ludzi powtarza: nie, ja nigdy sobie nie ułożę życia, ja będę samotna i tak dalej. Nie, nie będziesz. Jak znalazłaś jednego, to znajdziesz drugiego. Tadam, jak znalazł się jeden facet, to znajdzie się drugi. Po prostu. I też a propos tej tęczy pięknej, którą mi się dzisiaj udało nagrać, mam nadzieję. Jeszcze nie przeglądałam tego nagrania, ale
ale wyszła potem tęcza i mam nadzieję, że się to nagrało. Dużo ludzi do mnie pisze, że pamiętaj, że zawsze po deszczu wychodzi słońce. Pamiętaj, że znajdziesz kogoś sobie innego, że będzie fajnie, że ułożysz sobie życie. Słuchajcie, ja to wiem. Ja nie dlatego płaczę, że uważam, że już nie znajdę nikogo innego, albo że nie ułożę sobie życia, albo że nie wiem, że tylko z Tomkiem mi było super, a już nikogo innego nie znajdę. Ja wam mówiłam, ja nie wierzę w dwie połówki jabłka. Ja nie wierzę, że można sobie ułożyć, nigdy w to nie wierzyłam, że można sobie ułożyć życie tylko z jednym człowiekiem. Może to zabrzmi nieskromnie, ale ja znam swoją wartość i ja wiem, że jestem spoko człowiekiem generalnie i że wszystko się ułoży. To, że jest mi źle, to tak, po prostu jest mi źle. Po prostu jest mi przykro, jestem rozczarowana, jestem smutna i też nie boję się tego powiedzieć. Tak jak wam mówię, to, że wcześniej było dobrze, to nie było tak, że ja udawałam, że płakałam w poduszkę, a przed wami udawałam, hej, jest super. Ja jestem z wami szczera, ja zawsze mówię to, co myślę. Wtedy było tak, teraz jest tak i pozwalam sobie też na pokazanie siebie, jak jestem... I silna, i jestem słaba. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że wielu ludziom to pomaga. Bo wiele ludzi na siłę udaje, że jest wszystko okej. Okay. Ja nie będę udawać, ani wiecie, przed znajomymi, ani przed Tomkiem, ani przed nikim innym, że nie ruszyło mnie to, mam to w dupie, w ogóle wiecie, rozstajemy się, next one. Nie, bo tak nie jest. Bo to było dla mnie coś ważnego i ja przeżywam po tym pewnego rodzaju żałobę, ale to nie znaczy, że będę płakać do końca życia i że właśnie teraz będę uważać, że każdy facet jest zły albo coś takiego. Nie, i wy też tak nie róbcie. I słuchajcie, dla mnie to jest cały czas niesamowite, jak ludzie mi mówią, że właśnie ostatnio rozmawiałam naprawdę ze świetną osobą, która mi powiedziała, że pamięta jakieś słowa, które ja powiedziałam we vlogu 10 lat temu, które jak ona mi przypomniała, to ja je pamiętam, ale gdyby mi ich nie przypomniała, to ja bym nawet nie pamiętała, że to powiedziałam. Ktoś inny mi mówi, że jemu pomogły moje vlogi, że w jakimś tam kryzysowej sytuacji po prostu odpalił mój vlog i było mu lepiej. I wiecie co, dla mnie to jest takie niesamowite, to mi daje taką siłę i po prostu taką radość niesamowitą. I ja na przykład dzięki tej sytuacji, którą teraz mam w swoim życiu, jakby odkrywam to, że ludzie mi właśnie mówią, kurde, pomogłaś mi. I wiecie co, dla mnie to jest takie serio, ja komuś pomogłam. Bo ja wiecie, ja nie przychodzę tutaj z pozycji coacha, szusz, że słuchajcie, a teraz wam powiem, jak trzeba sobie poradzić po rozstaniu. Albo, że w życiu to musicie tak i siak. Ja zawsze wam powtarzałam, że ja nie chcę mieć fanów. Ja nie uważam, że nie wiem, właśnie jestem jakimś tutaj teraz doktor szusz, coach w ogóle życia wam powie, jak macie żyć. Ja cały czas wam tylko mówię, że ja kocham nagrywać, kocham vlogować i to, co wam mówię, to jest, to po prostu z wami się dzielę tym, co ja aktualnie przeżywam. I każdy z was powinien z tego wziąć tyle, ile potrzebuje i nie wszystko wam będzie pasować, nie, ze wszystkim się będziecie zgadzać. Dlatego ja właśnie mówię, że ja nie jestem po prostu tutaj... Nie jestem po prostu coachem, bo coach wychodzi z pozycji, że mówi, musicie zrobić tak i tak. Ja uważam, że dla żadnego człowieka nie ma nigdy jednej właściwej drogi. Albo na przykład droga, którą ja wam teraz wskażę, nie będzie dla was właściwa w tym etapie życia, na którym jesteście. Nie ma nigdy uniwersalnych rozwiązań ani porad, które będą pasowały dla każdego człowieka. Ja po prostu w to nie wierzę, nie ma czegoś takiego. Ja wam opowiadam o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach i wy możecie to traktować jako rozrywkę, bo nie wiem, teraz aktualnie sobie coś sprzątacie i to, co mówię, leci w tle, a jesteście aktualnie w najlepszym momencie swojego związku, jesteście szczęśliwie zakochane i w ogóle po prostu słuchacie mnie, bo lubicie słuchać, bo jakbym teraz opowiadała o kosmetykach, to byście tak samo słuchały. I wiem, że niektórzy nie lubią mojego machania łapami, ale tadam, słuchajcie, to jest część mnie i to jestem ja. I taka jestem i trudno. I tak samo właśnie z tym, co mówię, że po prostu jeżeli dla kogoś jestem rozrywką,
jeżeli komuś to daje, nie wiem, jakiś oddech po ciężkim dniu pracy, zajebiście. Jeżeli komuś pomaga to, co mówię, zajebiście. Wy też mi bardzo często pomagacie, ale... ale sushi głośno pije. Ale mówię to po to, dzielę się z wami dlatego, że tak jak powiedziałam, lubię się dzielić, ale też dlatego, że może komuś to pomoże, może komuś to będzie lepiej, wiecie, jak komuś na 5 minut teraz będzie lepiej, to fajnie i cieszę się, że mogę pomóc. Słyszycie, jak ona kaszle? To jest od tych zmian pogody, od burzy. Bo znowu się... Suszeczek, kochanie, spokojnie, sushi. Suszeczek, wszystko dobrze jest, tak? Wszystko dobrze. Wszystko jest dobrze. Tak? Strasznie się o nią martwię. Dzisiaj nawet jechałam z panem taksówkarzem, który powiedział, że on ma problemy z ciśnieniem i jest meteopatą i w ogóle jak właśnie jest tak... Opowiadam mu o sushi, mówiłam, że mam psa, który ma chore serce i tak reaguje na zmiany pogody. Ja nawet nie byłam świadoma, a ten pan mówi, że jego boli głowa. I to też jest straszne. I on mówi, że za każdym razem właśnie jak są takie zmiany ciśnienia, on mówi, że sushi po prostu boli serce i źle się czuje. I właśnie u psów to się objawia kaszlem. A on mówi, wie pani co, a mnie za każdym razem boli głowa. I też właśnie z nim rozmawiam i on mówi, wie pani, ale to jest tak, że no ludzie to często tak mówią, no boli głowa, nie? A ja mówię, wie pan co, ale ja pana rozumiem. I ja panu bardzo współczuję, bo ból głowy to jest coś strasznego. I powiedziałam mu to, co zawsze wszystkim powtarzam, że wie pan co, jak pana dzisiaj boli głowa, to dla pana to jest największy problem i to panu utrudnia życie, to panu utrudnia pracę, bo pan kieruje samochodem, musi być skupiony, czasami musi pan rozmawiać z ludźmi, nie wiem, nabić coś na terminal, czasami ktoś jest niemiły, gburowaty, źle się zachowuje, jakiś, wiecie, pasażer. I mówię, wie pan co, ja pana rozumiem i bardzo pana współczuję, bo... ja zawsze wszystkim powiem, nie mówiłam o tym, że mam kanał na YouTubie, bo jakoś nie obwieszczam tego wobec, ale mówię, wie pan co, ja zawsze powtarzam, że jak ktoś sobie dzisiaj złamał paznokieć albo zdarł sobie paznokieć i jego to strasznie boli i wkurza, to on cały dzień będzie myślał o tym, że go boli paznokieć. I on nie myśli o tym, że w Syrii jest wojna, gdzieś tam przeszło tsunami, ktoś ma raka i tak dalej. I nie dlatego, że jest złym człowiekiem i nie jest empatyczny, tylko to ludzie nie są empatyczni w stosunku do niego. Bo tak zawsze na świecie jest tak, że komuś będzie gorzej. Jak ja złamałam nogę, to mi ludzie pisali, ale o czym ty gadasz i w ogóle z czym masz problem? Ludzie na raka umierają. To tak nie działa. To ty, mówiąc komuś coś takiego, jesteś nieempatyczny. I robisz źle. I trzeba, słuchajcie... zrozumieć każdego sytuację i nigdy nie można niczego bagatelizować. I jeszcze tylko ostatnia rzecz, bo już nie chcę się rozgadać, to na przykład część ludzi mówi, no ja wiem, ty byłaś na przykład 10 lat w małżeństwie, a ja to mam, nie wiem, 20 kilka lat i byłam z chłopakiem 1,5 roku. Słuchajcie, po rozstaniu czasami ktoś się może tak zakochać i zaangażować, że może być z kimś miesiąc i będzie rok płakał. To niczego nie umniejsza. Tak jak ten ból głowy dla tego pana jest problemem i jest cierpieniem, tak słuchajcie, ja mogę po 10-letnim małżeństwie przeżywać żałobę przez rok i ktoś po rocznym związku może przeżywać żałobę przez rok. I nieważne, czy był w małżeństwie, nieważne. Będziesz to tak samo przeżywać, bo mogłaś się bardzo, bardzo zakochać i jest ci bardzo źle z tego powodu, że to nie wyszło. I słuchajcie, nigdy nie można, wiecie, tego bagatelizować. Mówię tutaj też o jakby ludziach, którzy są z boku. Jeżeli jesteście koleżanką, przyjacielem, rodziną, to nie mówcie, a masz 20 kilka lat, jeszcze się zakochasz, tylko rok byliście razem, zobaczysz, jeszcze będziesz miała 5 następnych. Oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu, że ta osoba cierpi. Jeżeli, wiecie, ona cierpi miesiąc, jeżeli cierpi pół roku, jeżeli cierpi rok,
to nie wolno tego bagatelizować. Nie można mówić, że o, to jest tylko złamane serce i jeszcze się zakochasz, czas leczy rany i tak dalej. Jakby oczywiście, że tak, wiadomo, że tak i trzeba mówić te rzeczy, ale wiecie, nie z takim nastawieniem, jak ci ludzie mówią do tego pana w taksówce, że o, wiecie, boli głowa. No boli, tego pana boli głowa, suszy kaszle, a ja płaczę po rozstaniu. No, i tak świat idzie dalej, nie zatrzyma się, nic się nie zmieni, ale to jakby, jak to było, że mój ból jest większy niż twój, jak to było w tej piosence Kazika, wiecie, o co mi chodzi. To jest trochę na tej zasadzie, więc bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie empatyczni i każdy gdzieś tam, wiecie, z różnych powodów przeżywa jakiś swój ból w życiu i tutaj nie ma, wiecie, licytacji na mniejszy, większy, ktoś cierpi bardziej, mniej, ktoś po prostu cierpi i po prostu trzeba być dobrym dla ludzi, trzeba wspierać i tyle. A sushi tak chrapie. I tylko na koniec wam powiem, że rozpakowałam ten kod sensoryczny i słuchajcie, to jest takie ciężkie, bo były dwa rozmiary i ja oczywiście nie myśląc, to po prostu rozmiar trzeba do jakby wielkości człowieka dopasować, ale też do wagi. Że jestem wysoka, to wziąłam sobie taki na metr, bo mam 1,76 m, to wziąłam sobie taki na 1,80 m, ale on jest mega ciężki. Powiem wam, że to jest mega ciężkie i nie wiem, jeszcze na chwilę się położyłam i próbowałam się zdrzemnąć, ale ale właśnie zaczęła się ta burza, suszy zaczęła kasłać i się zestresowałam, bo chciałam się pod nim zdrzemnąć w dzień i wam powiedzieć, jak jest. Dziwne to jest uczucie. Powiem wam, że faktycznie ktoś mi powiedział, że to jest trochę tak, jakby ktoś cię przytulał. Trochę to jest takie przytłaczające, że takie ciężkie coś na was leży w pierwszym momencie, ale powiem wam, że jakoś trzeba się tym tak bardzo mocno otulić i pozwolić, żeby to tak spłynęło. I powiem wam, że to może zabrzmi lame. Jak to powiedzieć po polsku? No nie wiem, może to zabrzmi tak dziwnie, ale trochę to jest takie uczucie, jakby ktoś was przytulał. No, że tak się czujecie jakoś tak... Nie wiem, tak sobie pomyślę. Nie płaczę, słuchajcie, to chyba naprawdę, mówię wam, to jest po prostu ten księżyc, ta burza, to wszystko, bo serio, już nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja czasami płaczę, bo mi smutno, a czasami płaczę, jak już jest za dużo emocji i jak tak ze mnie, wiecie, schodzi. No, nieważne, w każdym razie tak, zobaczcie, on jest od spodu, ja po prostu wpisałam na Allegro kod sensoryczny, ja większość rzeczy kupuję na Allegro. Nie mam, nigdy nie miałam współpracy z Allegro, ale bym chciała, bo po prostu uważam, że jest zajebiste. Nieważne, w każdym razie zobaczcie, to jest takie od spodu jak pościel i to w środku ma takie jakby kuleczki, a tutaj jest takie, o, takie jak te koce z Ikei, które ja lubię. Nie wiem, zamiast kołdry dzisiaj sobie to położę. Zresztą zobaczcie, kiciem, nie wiem, czy widzicie, kiciem mi ukradła kołdrę i w ogóle zwierzaki mi kołdrę właśnie tak robią, że się kładą i ja potem się budzę, jestem cała zmarznięta. Ostatnio się w środku nocą budziłam, jak teraz były te chłodniejsze noce i było 14 stopni i po prostu dreszcze mnie obudziły. Myślałam, że coś mi się złego śni, jakiś koszmar, a miałam otwarte okno i one tak robią, że właśnie kicia się kładzie tu, suszy tu i wiecie, cała kołdra ze mnie jest ściągnięta i ja się budzę zmarznięta. A tym jak się okryje, to nawet jak one się położą z boku, to wiecie, nie zjedzie ze mnie, bo to jest takie dociążone. Zobaczymy. Dam wam znać. Ciekawe. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że są takie rzeczy. Dziwne. No nie wiem, mówię. Tylko wam na razie mówię o tym, że istnieje coś takiego. A jak mi się to sprawdzi, to dam wam znać, bo nie wiem. Jutro się do was odezwę. Zobaczymy. Powinny mi już te usta jutro zejść, bo takie jeszcze są, mówię, tu wszystko mam takie opuchnięte i usta też. Słyszycie, jak sushi chrapie.
A ja się rozgadałam. No, jakieś znowu długie mi te vlogi wychodzą. Ale wiecie co, przynajmniej tak mam, bo powiem wam, że miałam taki moment, że tak siadałam i chciałam wam coś powiedzieć i ani się nie mogłam skupić, ani nie umiałam tego ubrać w słowa, a teraz po prostu mam wrażenie, że mogła siedzieć i godzinę wam jeszcze różne rzeczy opowiadać, ale to dobrze. To jakby wiecie, ja się z tym dobrze czuję. Także słuchajcie, ja uciekam. Dzięki. Widzimy się jutro. Bądźcie zdrowi, zakochani, z wzajemnością, we właściwej osobie, szczęśliwi, bezpieczni, zdrowi i życzę wam naprawdę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.